A gdy on w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić się. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział, 1 werset. Panie, naucz nas się modlić. Pan Jezus modlił się pojedynczo, pomimo faktu, że otoczony był swoimi uczniami. Uczył ich modlitwy i modlił się za nimi, ale nigdzie nie czytamy, by zanosił modlitwy w społeczności modlitewnej z nimi, albo by to oni w jego obecności rozmawiali z Bogiem. Nawet w Getsemane, gdzie sam wzywał ich do tego, aby czuwali i modlili się, oddalił się następnie na odległość rzutu kamienia od nich, aby modlić się samotnie. Także w odniesieniu do modlitwy zachowują swą ważność słowa: jeden tylko jest nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Mateusza 23:8. Relacja z Ojcem, jaką posiadał, będąc jednorodzonym synem, jest i pozostanie zawsze jedyna w swoim rodzaju. Jak mówi nam Ewangelia Jana, 1 rozdział, 14 werset. Nigdy nie modlił się po to, aby widzieli go ludzie. Mimo tego jego życie modlitewne nie dało się ukryć. Dlatego napisane jest w jednym miejscu: i stało się, gdy modlił się na osobności, że byli razem z nim uczniowie. Ewangelia Łukasza 9:18. Nie był nieśmiały ani nie wstydził się modlić w obecności innych. Iluż jest jednak pośród chrześcijan, którym przypada tak ciężko pomodlić się przed posiłkiem, jeśli tylko wiedzą, że tuż obok znajdują się ludzie niewierzący, którzy ich widzą? Z pewnością głęboko poruszało to uczniów, że tak często widzieli swego mistrza, jak się modli. To dlatego ich prośba brzmiała: Panie, naucz nas modlić się. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział, 1 werset. A gdy on w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić się. Ewangelia według Łukasza, 11 rozdział, 1 werset. Obok tak zwanego Ojcze Nasz, modlitwy, której nie możemy tak po prostu zastosować do naszych obecnych czasów, ale z której możemy przejąć szereg ważnych zasad odnoszących się do tego, czym i jaka jest modlitwa, Pan Jezus dał jeszcze szereg innych wartościowych wskazówek dotyczących naszego życia modlitewnego. Do tego możemy kilka takich wymienić. Po pierwsze, należy oddalić się na osobne miejsce, aby być sam na sam z Bogiem. Należy zamknąć tu na ziemi za sobą drzwi, aby, mówiąc obrazowo, otworzyć drugie drzwi, które pozwolą ci wkroczyć do niebios. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Tak mówi nam Ewangelia Mateusza, rozdział 6, werset 6. Kolejna rzecz to zalecenie, aby modlić się z wiarą, bez powątpiewania, z mocnym oczekiwaniem, że się otrzyma to, o co się prosi. Dlatego powiadam wam, wszystko, o cokolwiek byście prosili, abyście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. Bo Marka 11:24 zawiera formę elabete, która jest dokonana: otrzymaliście. Otrzymaliście. Kolejna kwestia to taka, że należy się modlić ze śmiałością i taktowną natarczywością. Okaż Bogu, że przystępujesz do Niego z całą powagą i że sprawa, z którą przychodzisz, jest dla Ciebie naprawdę ważna.
I rzekł do nich, któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy, powie mu, przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, a ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane, kołaczcie, a otworzą wam. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział, 5 i 9 werset. Należy też modlić się wytrwale, bez rezygnacji. Modlić się należy dotąd, aż się otrzyma odpowiedź. I tutaj mamy takie słowo ze Słowa Bożego. Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. Łukasza, 18 rozdział, werset 1. Także należy się modlić za tymi, którzy drwią z ciebie lub w inny sposób cię prześladują. Jak widzimy to w 1 Mojżeszowej, 21 rozdział, oraz list do Galacjan, Galacjan, 4 rozdział, 29 werset. Módlcie się za tych, którzy was prześladują. Oraz Mateusza, 5 rozdział, 44 werset. Także ważne jest przebaczenie. Dlatego należy przebaczyć swojemu bliźniemu i nie skrywać w swoim sercu goryczy wobec niego, kiedy się udaje na modlitwę. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wasze przewinienia. Ewangelia Marka, 11 rozdział, 25 werset. Należy się modlić w świadomości, że Bóg jest twoim Ojcem i że stoisz przed Nim w mocy niepojętego przywileju w imieniu Jego Syna, Jezusa Chrystusa, w mocy Jego pełnomocnictwa, aby Ojcu przedłożyć swoją prośbę. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim, proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna, albowiem sam Ojciec miłuje was. Ewangelia Jana, 16 rozdział, 24 i 27 werset. Napisano znakomite książki na temat modlitwy, które dodają nam odwagi, aby się modlić. Samo czytanie książek nie uczyni z nas ludzi modlitwy. Można przeczytać najlepsze książki na temat technik pływania, a mimo to przez całe życie pozostać człowiekiem, który samodzielnie nie pływa. Bo pływania człowiek uczy się w wodzie, a modlitwy na kolanach. Czy prośba przedłożona przez uczniów Ewangelii Łukasza, 11 rozdział, 1 werset, jest także twoją zaangażowaną modlitwą? Jak dalece starasz się naprawdę o to, aby pouczenia, które na temat modlitwy posiadasz w Słowie Bożym, więcej urzeczywistniać w twoim osobistym życiu?